nasz punkt, który przewidujemy, że byłby takim punktem do masowych szczepień, to udostępniamy halę Masiro przy ulicy Grunwaldzkiej. Ma ona bardzo dużą powierzchnię jako sama hala, ale również ma bardzo dużo parkingów wokół tej hali, także będzie możliwa dobra komunikacja, dojazd. Tam przewidujemy utworzenie 6 punktów szczepień z taką możliwością, że przewidujemy, że możemy zaszczepić tam około 3,5 tysiąca tygodniowo osób. Czyli gdybyśmy dostawali szczepionek tak na nasze potrzeby, co możemy, to możemy około 5,5 tysiąca tygodniowo Elblążan szczepić i myślę, że to byłby bardzo dobry wynik. Jeżeli pan prezydent powiedział na halę na ulicy Grunwaldzkiej, bo ona daje nam po pierwsze dużą przestrzeń, jeśli chodzi o płytę boiska, po drugie zaplecze w postaci pomieszczeń, a po trzecie hol, w którym możemy zrobić poczekalnię, żeby oczywiście w reżimie, który jest opisany w wytycznych, mogli czekać na swoją kolej mieszkańcy naszego miasta. Mamy też harmonogram narzucony, według którego się poruszamy. 11 kwietnia musimy podać adres, w którym utworzymy punkt szczepień masowych. Oczywiście to zrobimy, bo dzisiaj, tak jak pan prezydent powiedział, już to wiemy, gdzie to się będzie mieściło. Do 18 kwietnia musimy przygotować przedsięwzięcie i tutaj ten termin też dotrzymamy, bo nie widzę możliwości, żeby tak nie było. 19 będziemy gotowi na szczepienie. Co nas może ograniczyć? Dostępność szczepionek i dostępność chętnych mieszkańców Elbląga. I w tym miejscu jeszcze raz chciałbym podkreślić, ja już jako medyk, bo z wykształcenia jestem ratownikiem medycznym, zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby się szczepili. Im szybciej się na to zdecydują, oczywiście zgodnie z wytycznymi co do roczników, czy też po uwolnieniu roczników to już nie będzie miało miejsca, ale zachęcam wszystkich do szczepień. Tylko w ten sposób możemy wrócić do normalności. Znaczy ja może tak odpowiem. Znaczy, trudno jest w ogóle odpowiedzieć, co dalej z pandemią, jak ona się będzie kształtowała, nad tym się zastanawiają również eksperci. Ja wychodzę z założenia bardzo prostego. Jeżeli eksperci twierdzą, że powinno jak najwięcej osób być zaszczepionych, no, różne są te procenty, niektórzy podają, że 70% to jest ta liczba zaszczepionych, która zapewnia bezpieczeństwo takie populacyjne, to mnie to przekonuje i teraz... Wystąpiliśmy również na tak zwanej krótkiej ścieżce o lekarzy ze wschodniej granicy, o dwóch lekarzy anestezjologów. Na razie na ten temat jeszcze nie mam odpowiedzi, czy ich dostaniemy, czy nie, ale jest to w trakcie procedowania. Do dnia dzisiejszego, czy w chwili obecnej, pracuje w tej chwili 5 lekarzy z wschodniej granicy, 2 stażystów mamy, 1 rezydent, 2 już lekarzy, którzy skończyli specjalizację i są specjalistami, mogą pracować w naszym kraju. Także z krótkiej ścieżki też skorzystaliśmy, ale jeszcze ci lekarze, 2 osoby do nas nie dotarły. Korzystając z okazji też zachęcam wszystkich, którzy się zastanawiają, którzy wahają się, czy się szczepić, czy nie, zachęcam do udziału, tym bardziej, że jeśli chodzi o Elbląg, to będzie to szeroka gama punktów szczepień i mam nadzieję, że to tak poukładamy, żeby to przebiegło sprawnie. Korzystając z okazji, bo wczoraj był Międzynarodowy Dzień Służby Zdrowia, chcę również medykom podziękować za ich działania i życzyć dalszej determinacji i wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim zdrowia i życzyć, żeby te ich działania, ta ich praca była też właściwie doceniana. Wszystkiego najlepszego i dziękuję za uwagę.